Cześć kamerzy, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na kolejne rozpakowanie. Tym razem będzie to laptop, zwany też notebookiem przez niektórych. Produkt ze stajni Lenovo. Tak, tejże firmy właśnie. O modelu G50. Zapraszam Was na film. Ok, słuchajcie, na początek standardowo, czyli szybki rzut okiem na pudełko. No, jak widzicie, pudełko takie najzwyklejsze, niczym wielkim się nie wyróżnia. Lenovo, tak, wielki napis, jakiś tam znaczek graficzny. No, z tej strony podobnie, no, nie będę tego omawiał, bo to nie ma najmniejszego sensu. No, jak widzicie, Intel, bo taki procesor jest właśnie w tym laptopie. A co w parametrach, tak, pewnie Was to ciekawi. Zobaczcie. Procesor na razie zakryłem, to za moment. RAM 4 giga mamy, dysk twardy 500 giga, bez SSD, bez SSHD, LAN no to standardowo 100 do 1000, DVD RW 15,6 cala HD LED, Windows 8.1 dokładnie, w standardzie taki mamy właśnie system już licencjonowany, oczywiście z nalepką ze wszystkim. A co do procesora, słuchajcie, najzwyklejsza, najprostsza, najtańsza konstrukcja, czyli Intel N2840, czyli popularny Intel Celeron, tak, o traktowaniu 2,16 GHz. Dlaczego taki procesor? No, jak wiecie, Celerony nie są demonami prędkości, są raczej jednymi z gorszych ze stajni Intela, a to z prostego powodu. Cały ten laptop kosztował w granicach tam 1200 zł, tak, a laptop przy zakupie laptopa kierowałem się przede wszystkim rzeczami takimi jak przeglądanie internetu, pakiet biurowy, ewentualnie jakaś diagnostyka u klienta, takie sprawy. Nie jest to laptop skierowany pod kątem jakichś większych multimediów, grafiki, czy renderowania, czy gier, tak? To jest najprostszy laptop, jaki może być, tylko po prostu do przeglądania internetu, do po prostu najzwyklejszy komputer, tylko że mobilny, tak? Jeśli o to chodzi, także procesor jest jeden taki właśnie procesorów słabszych. To takim szybkim rzutem na pudełko. Teraz słuchajcie, sobie przejdziemy do rozpakowania. Zobaczymy, co jest tutaj w środku. Ok, standardowo rozcinamy plombę, tasiemkę. Wszystko, co mamy, żeby się dostać do środka. Tak się prezentuje wnętrze. Zacznijmy może od akcesorów, jeżeli je wyjmiemy. Kończynka, tak, czyli taki przewód do zasilacza. Dalej. Co tam wygrzebie dalej? Sam zasilacz, zobaczcie, jaki malutki. Naprawdę maluteńki. O, z jakimś takim charakterystycznym gniazdem. Takiego jeszcze nie widziałem do laptopów. Ale fajny całkiem. Zaraz się przyjrzymy temu bliżej. Co dalej? Dobra, weźmy sobie laptopa. Ok. Tak, laptop już jest. Tu oczywiście papierki, instrukcje i takie sprawy. Jakieś tam papierki mało istotne, tego nikt nie czyta i tak. Bateria, słuchajcie, jest już w laptopie włożona, jako że doradca musiał sprawdzić, czy urządzenie działa. No ale w najzwyklejszej policji mamy zapakowany laptop w kolorze srebrnym, logo Lenovo. Jak widzicie, taki był tylko dostępny, taka wersja kolorystyczna. Otwórzmy. Tak się to prezentuje. Tak, mamy uruchomienie od razu. To za chwilę, zaraz przeprowadzimy pierwszą konfigurację. Obejrzymy sobie jeszcze go z tej strony. USB 3.0, USB 2.0, HDMI, gniazdo Ethernet, VGA, czyli DSAP, oraz gniazdo tutaj ładowania. Mamy takie śmieszne, nietypowe. Wentylacja oczywiście z tej strony. Tutaj mamy napęd optyczny, tak, USB 2.0, czytnik kart i tutaj mamy jedno gniazdo na słuchawki i na mikrofon oraz Kensington Lock, tak? Tak się to prezentuje. Na spodzie bateria standardowo Windows 8, jak widzicie, naklejki z nowej i tak dalej. Takie rzeczy, tak to się prezentuje. Dobra, słuchajcie, teraz odpalimy
i szybka pierwsza konfiguracja. Tak, region i język, postaram się to Wam przybliżyć jakoś. Region i język, Polska, Polski, Polski. Dalej. Akceptuję oczywiście. Jak się nazywasz? To... Da się to pominąć? Da się. Nazwa komputera Lenovo PC, to sobie można potem zmienić, ok? Tu... nie. Musimy się... Aha, pomiń ten krok, jest. Ok. I użyj stawień ekspresowych. Nazwa użytkownika. I zakończ. Zobaczmy, jak wygląda pulpit w takim Lenovo. I słuchajcie, mamy Windowsa 8.1 gotowego do pracy. Oczywiście Lenovo. Wszędzie tutaj mamy logo Lenovo. No niech to, niech sobie będzie. Windows 8 z usługą Bing. Tak się prezentuje laptop. No i co? Będziemy na nim pracować. Słuchajcie, to wszystko w tym filmie. Dzięki Wam za uwagę. Łapeczki, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Dzięki Wam. Do następnego razu. Cześć.